Cześć! Nasze dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone jednemu problemowi. Właśnie czekam na Panią Samantę, która zgłosiła się do nas z problemem szyi dekoltu. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak pomogą Pani Samancie rozwiązać jej problem, koniecznie zostań z nami i obejrzyj do końca. Pani Samanto, jaki problem Panią do nas sprowadza? Jakiś czas temu zauważyłam, że moja skóra jest mniej jędrna. Tutaj zależy mi w ogóle na dekolcie i na szyi, no bo zbliżają się wakacje, więc tego ciała się będzie trochę więcej odsłaniało. Tak, to prawda. I to jest taka partia, o której bardzo często zapominamy w domu. Dokładnie. Więc myślę, że... tak, o twarz trochę bardziej dbam, a właśnie trochę zapominałam o dekolcie i szyi, więc chciałabym się tym problemem zająć. Rozumiem. A co Pani najbardziej przeszkadza tak z czasem? Jakieś zmiany Pani zauważyła w kondycji skóry? Znaczy utrata jędrności przede wszystkim, czyli zależałoby mi na poprawie kondycji skóry, na takim zwiększeniu gęstości, no i żeby wyglądała po prostu na młodszą. Rozumiem. Doskonale Pani trafiła. W NEWLOOK's mamy dość szeroki wachlarz zabiegów, które mogę Pani zaproponować. Na początek przedstawię Pani 4 zabiegi. Pierwszym z nich to jest fotoodmładzanie, gdzie działamy impulsem świetlnym. Pobudzamy kolagen i elastynę do pracy, więc skóra staje się bardziej jędrna, bardziej napięta i elastyczna. Zabieg ma to do siebie, że oprócz poprawy kondycji skóry również może nam rozjaśnić delikatne przebarwienia posłoneczne czy pozapalne, które często pojawiają się tutaj właśnie na okolicy dekoltu, właśnie po opalaniu. A mam pytanie, te zabiegi należy wykonywać też w serii, czy ile w ogóle zabiegów by wystarczyło jakby w moim przypadku? Tak, jeśli chodzi o zabieg fotoodmładzania, najlepiej wykonać kilka zabiegów. Szacujemy, że jest to około 4 zabiegów na tą partię szyi dekoltu w odstępach 1 miesiąca. Należy też pamiętać, aby bardzo mocno chronić skórę w czasie trwania zabiegów przed słońcem, czyli kremy z filtrem to są takie podstawowe, to jest taka podstawowa pielęgnacja, o której musimy pamiętać. Zabiegiem zupełnie bezpiecznym, który możemy stosować o tej porze roku, są to zabiegi z falą radiową. Fala radiowa podgrzewa nam włókna kolagenowe i elastynowe, dzięki czemu one się skracają, dając nam poprawę tej jędrności i elastyczności skóry, a na tym najbardziej Pani zależy, tak jak już na początku ustaliłyśmy. Jest to zabieg, który też należy wykonać w serii. Zalecam, żeby było to 6 zabiegów w odstępie 1 tygodnia. Myślałam, że to ma tylko zastosowanie takie lecznicze, ale widzę, że też kondycja skóry, tak? Tak, dokładnie. Jest od bardzo dawna już wykorzystywana w kosmetologii. Daje naprawdę bardzo dobre rezultaty przy serii stosowania. A czy ten zabieg, jakby ten jeden zabieg długo trwa, to jakby ile czasu trzeba by zarezerwować na taki zabieg? Zabieg trwa około godziny. Jeśli wykonujemy i szyję, i dekolt, to proponuję, żebyśmy zarezerwowały godzinę. Z całym przygotowaniem to właśnie taki czas jest nam potrzebny. Pani Samanto, zabiegiem, który najbardziej rekomenduję w Pani przypadku właśnie na szyi, na dekolt, są to mikronakłucia. Możemy je wykonywać na przykład przy pomocy takiego dermarollera. Jest to sterylnie zapakowane, proszę spojrzeć, wałeczek, tak? Tak, dokładnie. I tym wałeczkiem rolujemy sobie skórę, wytwarzając mikrokanaliki. Przez te mikrokanaliki później wprowadzamy substancje aktywne, które wspomagają nam działanie całego zabiegu, intensyfikując go. Poza tym, samo to, że napływamy skórę, już daje nam mocne pobudzenie procesów regeneracyjnych całej skóry, całego naskórka, co nam w konsekwencji daje poprawę tej elastyczności skóry. Mezoroller jest tylko i wyłącznie Pani. My go podpisujemy, on u nas leży. Jest to sterylny wałeczek, dzięki czemu mamy zachowane pełne bezpieczeństwo zabiegu. A jeszcze mam pytanie, czy on jest, bo Pani mówi, że to są mikronakłucia, czy to jest bolesny zabieg i jak później się, jak długo się dochodzi do siebie, jakby, jak długo skóra do siebie dochodzi po tym zabiegu? Podczas zabiegu może być lekki dyskomfort spowodowany właśnie tymi igiełkami, którymi rolujemy, natomiast czas rekonwalescencji to jest dosłownie kilka godzin. W zależności od tego, jak wrażliwa jest skóra, zaczerwienienie utrzymuje się od godziny do maksymalnie kilku godzin po zabiegu. Aha, no to czyli szybko dosyć. Mam pytanie, bo słyszałam też o takim zabiegu jak dermapen, że to też są mikronakłucia. Czym to się jakby różni między sobą? Zgadza się. Oba zabiegi wykorzystują ten sam mechanizm, czyli mikrouszkodzenie na skórce. Dermapen, tak technicznie tłumacząc, wytwarza nam prostopadle nakłucie, natomiast w momencie, kiedy wykorzystujemy właśnie mezoroller, mikronakłucie jest pod kątem i tylko tutaj mamy taką... Aha, czyli efekt podobny jest, tak? Dokładnie, one działają na tej samej zasadzie, inny jest tylko kąt nakłucia. Ja rozumiem. Oczywiście przy mezorollerze też zalecamy serię. Przy każdym zabiegu, który ma nam pobudzić skórę do pracy, a wszystkie dzisiaj, o których mówimy, mają to na celu, jest konieczna seria zabiegów. Zabiegi wykonujemy raz w tygodniu, około 6 zabiegów zalecam. Pani Samanto, zaczynając dbać o szyję i o dekolt, zawsze zalecam i zachęcam moje klientki, żeby robić to jak najwcześniej, ponieważ w momencie, kiedy skóra wygląda dobrze, jest zdolna jeszcze do regeneracji, to jest najlepszy moment, żeby zacząć właśnie dbać i pielęgnować tą skórę. Czy to w gabinecie, ale również bardzo istotna jest ta pielęgnacja domowa, którą na co dzień Pani wykonuje samodzielnie w domu. Tutaj zalecam, żeby dokładnie oczyszczać tą skórę z pozostałości makijażu czy też balsamów, odpowiednia tonizacja dobrana do potrzeb skóry oraz kremy nawilżające, natłuszczające. Na dekolt mogą to być już balsamy przeznaczone do ciała. Regularne peelingi, które wykonujemy w domu, spokojnie raz w tygodniu taki peeling wystarczy. Też złuszczą na martwą skórę i będą pomocne przy wchłanianiu substancji aktywnych z kremów czy balsamów. A jeszcze mam pytanie, czy są jakieś przeciwwskazania do tych zabiegów, o których Pani mówiła? No bo w jednym Pani wymieniła, że słońce, tak? Jest przeciwwskazanie? Tak, dokładnie. A czy jakieś leki może, czy nie wiem, stan zdrowia? Jeśli chodzi o przeciwwskazania, każdy z tych zabiegów ma troszeczkę inne. Przy IPL-u, o którym rozmawiałyśmy na samym początku, faktycznie pogoda słoneczna jest przeciwwskazaniem. Tutaj również, jeśli zażywa Pani leki fotouczulające, też są one dość dużym przeciwwskazaniem. Oczywiście ciąża i okres karmienia piersią to też jest taki stan, kiedy należy powstrzymać się od tego typu zabiegów. Przy mikronakłuciu stan za oknem pogody nie ma dużego wpływu, o ile oczywiście stosuje Pani kremy z filtrem, które powinny być na co dzień włączone do pielęgnacji domowej. Mówiłyśmy 4 najbardziej dedykowane Pani skórze zabiegi. Który z tych zabiegów najbardziej się Pani spodobał, który najbardziej Panią zachęcił? No myślę, że przedostatni, czyli te mikronakłucia i ostatni, który jest połączeniem tych mikronakłuć, bo jakoś tak brzmi dla mnie to najbardziej zachęcająco. Może jest pewnie najbardziej bolesne, ale też przez to wydaje mi się, że są szybciej efekty. Tak, to prawda. Jest to najbardziej efektywny zabieg z tych, o których rozmawiałyśmy. Najlepsze efekty będą widoczne po około 2-3 miesiącach, czyli już w zasadzie w samym środku lata będzie mogła się Pani cieszyć skórą jędrną, napiętą, no i elastyczną, a o to nam chodzi. No to super. A gdzie mogę się zapisać u Państwa? Zapraszam do Kasi, do recepcji. Kasia ustali terminę i proponuję, żebyśmy się rozpisały już na wszystkie całą serię. Tak, żeby mieć zarezerwowany termin, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy pilnowały tej systematyczności. Super, dziękuję bardzo. I ja dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj na przykładzie Pani Samanty pokazać Wam, jak wiele możliwości rozwiązania jednego problemu mamy w Instytucie NEWLOOK's. Wszystkie Panie, które mają podobny problem, będą już wiedziały, jak sobie z nim poradzić. Natomiast jeśli macie do nas pytania, piszcie do nas. Pamiętajcie, że bardzo chętnie odpowiemy na wszystkie Wasze pytania.